Cześć wszystkim, z tej strony Ghost Mikus, a gramy dzisiaj w Battlefield 4 w trybie Deathmatch. Bierzemy dzisiaj z lekki karabin maszynowy, tutaj macie dodatkową broń, możemy sobie wziąć Rexa, zobaczymy jak on tu działa, Claymore, pakiet amunicji i może uderzeniowe RGO i weźmiemy sobie taktyczny nóż. A tutaj weźmiemy sobie tryb cienia, żeby nie było nas widać. No dobra, to wracamy tutaj. Wróć, wróć, wróć. I respimy się na tym tutaj koledze. Ulisz. Nie, nie, nie przeładuję. Dobra, mamy pierwszego. Niestety tą broń bardzo mocno... Oj, oj. Bardzo mocno rzuca. Au! Co on miał za broń? Usas miał chyba jakąś wybuchową broń. Z tego co widziałem, myślałem, że nie wiem, jakiś tutaj coś mi mocnego atakuje. I pięknie, dwóch. Gdzieś tu jeszcze ktoś biegał, bo słyszałem i widziałem na mapie. Aha, i to jest deathmatch drużynowy. Tak, bo to są wiele, wiele drużyn. Ała, no! To nas pocisnął, nie spojrzałem się właściwie na prawo, tylko od razu zauważyłem, że ktoś jest przede mną i nie spojrzałem się, nie rozglądałem się dokładnie. Ale myślę, że... Oj, oj, oj. O kurczę. Nie spojrzałem i wylądowałem. To jak wylądowałem? O, ała, ała, ała! Kurde, nikt nie pilnuje tyłów, nie lubię tego. Jak nikt tyłów nie pilnuje. Wsparcie, klasa wsparcia nie jest dla mnie jakąś... jakąś bardzo uczęszczaną, mocno uczęszczaną klasą, ponieważ ja wolę... Oj, oj, oj. Au, au, au. Ja wolę bardziej klasy lżejsze, typu medyk, snajpera również lubię, oraz wsparcie, ale wsparcie to bardziej mi się przydaje na podboje, by wykańczać czołgi i te sprawy RPG-ami. Ktoś jest na górze. Ktoś jest na górze i tam... Oj. Chyba są za ścianą. Straciliśmy prowadzenie, ale chyba dawno straciliśmy prowadzenie. No i... Nie wiem. Nie wiem, czy wyskakiwać. No trudno, dobra, zaryzykujemy. Bo tutaj mogą być przeciwnicy. Nikogo... W deathmatchu drużynowym jest tak, że jak nie ma przeciwników w jednym... Jak nie ma sojuszników w jednym miejscu, w danym miejscu, to zazwyczaj są tam przeciwnicy. Na razie się to nie sprawdziło, ale idziemy dalej. I patrzymy. A tam... Uli. Asysta, asysta. Macie ammo, a nie, to jest Claymore. U góry ktoś... O, widzę, że się... Widzę, że się chłopaki spełnią na mnie. Dobra. O, o, o! Niedobrze, niedobrze. O, a tu winda jest. Posłuchamy, czy ktoś idzie. Powinien tu ktoś tędy... A, już wiem. Dobra.
Robimy tak, pójdziemy środkiem. Pięknie. Chyba gościu został z małą ilością HP. Dlatego go tak łatwo zdjąłem! Nie macie. A! Pięknie zaangażował go. Jakby jeszcze mnie podnieśli, to w ogóle, żeby było super. Ale chyba nie mam takiej ogarniętej drużyny. Dobra. Au, 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 au. Tam ktoś był, ale się zmył. Będą tędy szli, ale... Aha, już wiem, gdzie są. Wiem, gdzie są. Okej. Tu by... Dziękujemy panu. Tak, są u góry. Wszyscy są u góry. Mój granat poszedł. Dobra. Kolejny, latarka taktyczna. I kolejny. Mam wrażenie, jakbym to robił za całą drużynę. A jest, dobrze. A! Dobra. Ale jest już ten. Krótki meczyk był. Killstreak ładny. Tu się już meczyk kończy. Niestety nie my wygrywamy. Bo jest do 50 tutaj meczyk. Dobra, okej, ruszacie. To było chamskie. To było chamskie, ziomek. Nienawidzę, jak ktoś mnie z RPG wali. Dobra. Wstajemy, wstajemy. Wyrwę się tutaj, ale na górze wiem, że jest wiera. Ała, no właśnie, właśnie o to chodzi. Shit, pytano. Moja drużyna jednak nie ogarnia za dobrze. Myślałem, że będziemy mieli szansę, bo już sobie chwilę pograłem. Oh shit, oh shit, dobra. Ale mi myszka, dobra. To ja tu... Nie, nie. A, nie zdążyłem. No i to tyle jak na razie. Krótki, bardzo zwięzły filmik, ale myślę, że akcja była szybka i wartka. A więc to na wszystko na dzisiaj. Widzieliście tutaj M249 w akcji. Myślę, że to... I to jest tłumikiem na dodatek i proszę, peczęga odblokowałem. Jak mówiłem, nie jest to ode mnie, nie jest uczęszczana mocno klasa przeze mnie. Widzicie ile odblokowań. No ale cóż. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam na kolejne filmiki. Będą jakieś takie i krótsze i dłuższe. Mam nadzieję, że zaspokoję potrzeby wszystkich moich widzów. Was. A tymczasem żegnam się z wami do następnego filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa.